Kiedy powstał dom seniora Żarnet? Dokładnie, pani redaktor, 1 kwietnia 2015 roku, czyli niecałe 3 tygodnie. Prima aprilis. Dokładnie tak. Jak długo trwały prace przygotowawcze placówki? Prawie 4 lata. Z ogrom pracy, ogrom kosztów, ogrom wysiłku. No, przedsięwzięcie też jest nietuzinkowe. My jesteśmy placówką dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych fizycznie. O statusie domu pomocy społecznej, a nie o statusie placówki opiekuńczej, bo są dwie formy prawne możliwe prowadzenia tego typu placówki. Właśnie na zasadzie tego wpisu i na zasadzie DPS-u. Przy tej formie DPS-u obostrzenia są no, bardziej surowe i trudniejsze do spełnienia, bo chociażby my będziemy musieli przestrzegać wskaźników zatrudnienia. Nas tutaj obowiązują te wskaźniki 0,4-0,5, a więc tak naprawdę to na 2 pensjonariuszy jedna osoba personelu opiekuńczo-pielęgniarskiego. Więc to są dosyć drakońskie normy, których nie muszą spełniać tamte placówki. Natomiast no, my możemy współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego, czyli zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jeżeli placówka gminna czy powiatowa nie ma miejsca u siebie, bądź też z jakichś przyczyn nie może przyjąć, czy nie chce przyjąć danego pensjonariusza, może kierować go do naszej placówki, mimo że jesteśmy placówką prywatną, ale jesteśmy wtedy traktowani jak normalny dom pomocy społecznej. Natomiast do tamtych placówek nie może kierować. To są te dwie różnice. I to jest ten wyróżnik, który na tle powstających nawet ostatnio placówek opiekuńczych nas wyróżnia. Ilu pensjonariuszy może pomieścić placówka? Docelowo możemy pomieścić do 100 osób, na tyle pozwalają nam nawet nie warunki, a ustawa, która dopuszcza pensjonariuszy w liczbie do 100 osób. Natomiast warunki lokalowe mamy większe. Kto będzie czuwał na co dzień nad pensjonariuszami, przepraszam? Pani redaktor, będzie to personel, który zatrudniamy, jesteśmy w trakcie, częściowo mamy już ten personel. I będzie to personel podzielony na 3 grupy. Oczywiście najważniejszą z tych grup jest personel opiekuńczo-pielęgnacyjny i tu będą pielęgniarki i opiekunki socjalne, no również personel techniczny i personel administracyjny. Dochodzący lekarz i w miarę potrzeby dowóz na specjalistyczne badania czy zabiegi naszym własnym transportem. Główne hasło to zero izolacji, jak najwięcej integracji. Co to oznacza i jak przekłada się na pobyt pensjonariuszy? Ta koncepcja opiera się na tym, by nie jak w większości do tej pory tego typu placówkach izolować tych ludzi w zacisznych domach, w zacisznych miejscach, gdzieś na uboczu, w lesie, pod lasem, gdzie owszem jest ta cisza i spokój, ale ci ludzie są wyizolowani ze społeczeństwa, pozbawieni możliwości kontaktu z innymi ludźmi niż oni sami i ich bezpośrednie otoczenie. I stąd coraz częściej tego typu placówki są lokowane w miastach, w ośrodkach, gdzie przebywa dużo osób z zewnątrz, żeby ci ludzie żyli, a nie tylko egzystowali w tym domu zamknięci, żeby mogli wyjść, mieć kontakt z innymi ludźmi, z normalnym życiem po prostu. Jeśli już jesteśmy przy tej swobodzie, czy mogą pensjonariusze nią się cieszyć bez ograniczeń, czy mogą swobodnie poruszać się po mieście?
Proszę pani, wszystko zależy od stanu zdrowia. Stan zdrowia determinuje tego typu poczynania, bowiem jeżeli osoba jest osobą starszą, a na tyle zdrową i sprawną umysłowo i fizycznie, nie ma najmniejszych przeszkód, ta osoba tu mieszka, żyje i ma pełną swobodę poruszania się. Osoba, która wymaga opieki i nie może samodzielnie czy to poruszać się, czy po prostu przebywać na zewnątrz samodzielnie, musi być pod opieką personelu. I wtedy oczywiście spacery, wyjścia do miasta, ale z opieką. W ulotce przeczytałam, że obiekt posiada również działki uprawne. Ile jest tych działek i jak to będzie wyglądać w praktyce? Mamy działki wydzierżawione w tej chwili nad zalewem. To jest kilkaset metrów, 300 metrów może od naszego obiektu. Te działki są przeznaczone właśnie na takie mini ogródki działkowe pod uprawy dla naszych pensjonariuszy, pod rekreację tak naprawdę. Co oni będą tam uprawiać, co robić, to jest ich wola, ich chęć. Natomiast chcemy dać im możliwość tego kontaktu z naturą bezpośredniego, tego zajęcia na wolnym powietrzu, no zabawy tak naprawdę z natury. Na jakie atrakcje dodatkowe mogą jeszcze liczyć podopieczni? Mamy takie towarzyszące pomieszczenia, urządzenia jak siłownia, jak solarium, jak sauna, ale to są oczywiście dla tych osób, które zechcą, mogą. Organizujemy czy współorganizujemy występy zespołów ludowych, tanecznych. Myślimy o zakupie własnego autokaru, którym chcemy wozić po prostu te osoby, które mogą, które zechcą po okolicy, na dalsze trasy, w zależności od stanu zdrowia, chęci. Myślimy o autokarze z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, a nawet z własną kuchnią, tak by te osoby były całkowicie w czasie wycieczek niezależne, nieskrępowane, by mogły spożywać potrawy właśnie dietetyczne, tak jak dietetyk przepisuje.